Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Magda. Witam Was w naszym zielonym domku. A dzisiaj pierwszy odcinek z Ceramisem w roli głównej, a przy okazji pokażę Wam tą szeflerę i niestety będzie to odcinek o tym, jak rozpoznać szkodnika. Także mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne. Startujemy. Zaczniemy od tej szeflery. Szeflera jest nieco skurzona, co widać, jak dotknę palcem. To widać, że jest nieco skurzona. Dlaczego jej nie umyłam? Dlatego jej nie umyłam, ponieważ chciałam, żebyście mogli bardzo, bardzo dokładnie przyjrzeć się temu, co się na tych liściach dzieje. A bałam się, że jeżeli ją najpierw umyję, to przestanie to być widoczne. Mamy tutaj takie wspaniałe liście, na których mogę Wam zademonstrować, jak wygląda roślina porażona przez jednego z najbardziej znienawidzonych przez wszystkich szkodnika, czyli przez przędziorka. Takie zasuszone fragmenty na blaszce liściowej. Niestety to nie jest kwestia wilgotności powietrza, to znaczy w pewnym sensie tak, ponieważ przędziorek generalnie króluje właśnie w tym sezonie takim teraz, kiedy mamy wpuszczone w domu ogrzewanie. I ta wilgotność powietrza nie jest zbyt wysoka, ale drugi taki moment, kiedy on często roślinę atakuje, to jest sam środek lata, kiedy jest równie sucho. Także tak to wygląda. Wygląda to jak takie przesuszenia, ale tak naprawdę to są tkanki, które są całkowicie pozbawione po prostu tych soków, które zostały wyssane. Tutaj sobie taki zrobimy okaz testowy i widać, że takie zarzucenie na spodni blaszce, a na blaszce liściowej bardzo charakterystyczny, właśnie widoczny taki, pomimo tego, że tam trochę tego kurzu jest, ale jak się go usunie, to dalej roślina wygląda, jakby była skurzona. Tutaj są widoczne takie srebrne fragmenty, takie małe punkciki, jeden obok drugiego, co z daleka sprawia właśnie wrażenie, jakby liść był brudny, skurzony, ale tak naprawdę jest po prostu zniszczona ta tkanka. Po prostu tutaj sobie szkodnik powysysał wszystko, co było dla niego pysznego w tych komórkach i zostajemy z takimi punktami. Często pojawiają się właśnie takie zdecydowanie większe fragmenty, tak jak w tym miejscu. I liść generalnie właśnie staje się taki jakby zszarzały. Także to jest niestety objaw przędziorka. Przędziorka też możemy szukać zawsze na spodniej blaszce liściowej. To jest taki bardzo, bardzo... To jest taki bardzo delikatny. Tutaj tak lekko widać takie przy samym tym głównym nerwie takie białe kropeczki. Taki bardzo delikatny oprząt. Tutaj na tym liściu widać to nawet jeszcze lepiej. O! Pojawiają się takie widoczne białe, malutkie punkciki, które wyglądają jak kurz. Tutaj przy głównym nerwie, przy ogonku. Jeżeli coś takiego zobaczycie na swojej roślinie, to jest to absolutnie po prostu czerwony alarm do tego, żeby ją odseparować od pozostałych. Jest to jeden z naprawdę najbardziej w mojej ocenie wrednych przeciwników do walki. Jest to przędziorek. Tu widać teraz bardzo ładnie. Nie należy tego lekceważyć. Ja powiem, stosuję zawsze podwójnie metodę i na tym liściu też widać właśnie, że on jest cały taki zszarzały, szczególnie tutaj tak przy krawędzi. Bardzo, bardzo jest to widoczne. Ja tak podotykam, żebyście zobaczyli, że to nie jest kurz, tylko to jest właśnie uszkodzenie tych tkanek. O, w tym miejscu bardzo dobrze to jest też widoczne. Takie małe, wyssane, białe punkty. Ja zawsze stosuję podwójną metodę, czyli zarówno roślinę bardzo dokładnie kontaktowo myję, używając jakiegoś detergentu. Można też dodać do tego olejku z miodli indyjskiej. Ja w tej chwili go nie mam, więc nie będę go stosowała.
To jest jakby taki dodatek opcjonalny, ale przędziorek właśnie króluje właśnie w tym terminie, czyli w terminie właśnie ogrzewania i w środku lata, czyli wtedy, kiedy jest ciepło. Jego wrogiem jest duża wilgotność, więc jeżeli zapewnisz swoim roślinom odpowiednią wilgotność, to szansa na to, że będziesz musiała się zmierzyć z przędziorkiem, no jest zminimalizowana. Natomiast jakieś właśnie takie sytuacje, kiedy ta wilgotność nie jest dla rośliny tak stuprocentowo zadowalająca, jest to ten moment, kiedy właśnie przędziorek lubi zaatakować. I nie ma żartów. Tutaj jak widać, jeżeli chodzi o wilgotność powietrza, to roślina jakby nie odchorowała tego. Końcówki nie są pozasuszane. Wszystko jest w porządku. Natomiast, no jak widać, przędziorek po prostu mimo wszystko się znalazł. To jest częste, dlatego ja po pierwsze właśnie kontaktowo myję roślinę, a po drugie ostatnio ze względu na dużą ilość roślin i tego, że naprawdę przędziorek jest trudnym zawodnikiem, on ma te stadia swoje rozwoju takie, że trzeba tą walkę naprawdę się uzbroić troszkę w cierpliwość, to w tym momencie stosuję też środki chemiczne. Także tutaj już Was odsyłam do jakiegoś sklepu ogrodniczego, czy nawet w tych marketach budowlanych wybór jest dosyć spory. Tam zazwyczaj trzeba po prostu sprawdzić w szafach, co aktualnie mają dostępne. To też się cały czas zmienia. Także no po prostu z przędziorkiem nie ma żartów. Potrafi naprawdę roślinę bardzo, bardzo osłabić i zdziesiątkować. A to jest generalnie taka roślina, można powiedzieć, dosyć odporna, o dość grubym liściu. Powiem, że nie spodziewałam się do końca tego, że przędziorek się na niej pojawi. No ale jednak, więc muszę podnieść rękawice i zmierzyć się z tym problemem. Także trochę mi nawet jest głupio, aż ostatnio, że każdy odcinek to jest odcinek o tym, że albo roślina jest przelana, albo roślina ma szkodnika, ale po prostu taki mamy klimat, taki mamy moment w ciągu roku. Przyjdzie wiosna, to pewnie będziemy mówili o nowych przyrostach, o rozmnażaniu i tak dalej, a w tym momencie no to niestety temat numer jeden to są po prostu wszystkie plagi, które mnie nawiedziły, ale chciałabym, żeby z tego wyszło coś dobrego i stwierdziłam, że chociaż moje rośliny niektóre faktycznie mają kłopot, to chciałabym, żeby chociaż z tego wyszło tyle, że Wy będziecie po prostu mogli rozpoznać szkodniki szybciej na swoich roślinach i w tym momencie może chociaż tyle dobra z tego wyjdzie, że jakaś taka, powiedzmy, wartość edukacyjna i być może dasz radę uratować swoje rośliny, jeżeli się zdarzy sytuacja, że pojawi się właśnie przędziorek, a jest to bardzo, bardzo niesympatyczny gość na naszych roślinach, także trzeba szukać. Głównie pierwsze objawy to spodnia blaszka liścia i szukamy naprawdę mikromalutkich kropeczek, także jeżeli masz potrzebę posiłkować się jakimiś okularami lub lupą czy czymkolwiek, to naprawdę śmiało po to sięgajcie, bo to są maleństwa, jeżeli chodzi o rozmiar. Nie jest to prosto zobaczyć, no ale właśnie w późniejszym takim czasie no to widać już na tej blaszce liściowej takie bardzo charakterystyczne, takie szaro-srebrne przyschnięcia. To już wiemy, że na pewno tutaj się tym liściem przędziorek poczęstował. Także tu już widać ten stopień nieco bardziej zaawansowany. No tak wygląda ta szeflera. Ja jestem pozytywnie nastawiona, że ona sobie da radę, bo nie jest zbyt kapryśną rośliną. Widać, że poza tym cały czas ona jest dosyć ciężka, ale postaram się tutaj pokazać. Ona cały czas wypuszcza nowe liście. Tutaj tłoczy i tłoczy, także stożki wzrostu są jak najbardziej aktywne. Roślina tak jakby dalej wydaje się być pełna sił witalnych, natomiast potrzebuje mojego wsparcia, potrzebuje leczenia. Także tu będziemy z tym działać i na pewno Wam dam znać, jak ona za jakiś czas będzie wyglądała. Pozwolę sobie chyba umyć pod prysznicę najnormalniej w świecie, ponieważ przy tym rozmiarze rośliny, gdybym się chciała bawić w to, żeby każdy liść z osobna tak tylko przecierać, to słabo. O, tutaj też widać już takie zszarzałe, takie punkciki na spodniej blaszce, zainfekowane, obgryzione. No,
Jest to taka jakby srebrna taka poświata w miejscami widoczna, takie kropeczki. No niestety trzeba teraz rośliny bardzo bacznie obserwować. Jest to trudny moment dla nich. Zima naprawdę to nie jest wdzięczny czas dla roślin. One nawet w naszych domach latem nie do końca mają te warunki, jakie by chciały mieć. A teraz jest ekstremalnie dla nich ciężko, także musimy być naprawdę bardzo, bardzo baczni, żeby nie stracić jakichś okazów w swojej kolekcji. To tyle na temat tej szeflery, którą swoją drogą bardzo lubię. Jest bardzo sympatyczna, ale trzymam za nią kciuki. Zobaczymy jak jej pójdzie. Tu jeszcze takie zsuszone już fragmenty na tej spodniej blaszce liścia. No ewidentnie po prostu. Ewidentnie tutaj padła ofiarą jako przysmak numer jeden w okolicy. Ja mam taki fragment, gdzie izoluję wszystkie rośliny na kwarantannie, więc zmieni właśnie swoje miejsce i będzie teraz w tamtym kąciku. A następna rzecz to ceramis, ale zanim go otworzę, to odłożę tą roślinę i umyję ręce, tak żeby gdzieś tych patogenów sobie nie roznosić. I już jestem, kochani. Trochę będzie teraz szeleściło. I tak wygląda ceramis. Kto jeszcze nie widział, są to takie drobne granulki, które, o ta świetnie to pokazuje, takie mają pory. Wyglądają trochę jak potłuczona jakaś cegła. No i to jest dobry trop, bo to są po prostu takie preparat taki z gliny, wypalony. Taki bardzo drobna frakcja. Zupełnie coś mniejszego niż keramzyt. O takim właśnie ceglanym, gliniastym kolorze. Dosyć pylisty, co widać na mojej ręce, ponieważ mam jeszcze takie, niby wytarłam po tym umyciu ręce, ale jednak widocznie musiałam mieć jakąś trochę odrobinę wilgoci i bardzo się to klei. Jest też właśnie takie zalecenie odnośnie tego pyłu, którego jak widzę jest sporo, żeby jednak, że można te granulki zarówno przepłukać, jak i moczyć nawet całą dobę. Więc ja na pewno się zdecyduję je właśnie namoczyć przed tym, żeby usunąć ten pył, ponieważ przeczytałam, że ten pył, tak jak osadza się teraz na moich dłoniach, może też się osadzać w za mocnym stopniu na korzeniach, co powoduje takie zblokowanie tych korzeni i to przecież nie o to chodzi. To chodzi o to właśnie, żeby rośliny nie były jak w betonie zamurowane w tej glinie, tylko właśnie, żeby miały dużo w tych granulkach przestrzeni, dużo powietrza i żeby tylko ta wilgoć z tych granulek odparowywała, bo taki jest właśnie mechanizm działania ceramisu, że woda, którą na przykład namoczymy takiej granulki czy podlejemy, wnika właśnie w tą strukturę porowatą, tak jak w keramzyt, i potem stopniowo ona oddaje tą wilgoć, po prostu odparowywuje, więc korzenie mają właśnie i wilgotno, ale mają też bardzo dużo dostępu do powietrza. Także taka jest zasada i ten pył rzeczywiście może nie być wskazany, także ja się właśnie zdecyduję ten ceramis namoczyć. A za przesadzanie do ceramisu weźmiemy się w takim wypadku jutro. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o tą instrukcję, którą tutaj producent nam serwuje, nawet z takim obrazkiem, że można do ceramisu sadzić rośliny, pozostawiając je w dotychczasowym podłożu, powiem, że im więcej na temat ceramisu czytałam, z Wami też trochę w komentarzach rozmawiałam, jestem mega sceptycznie nastawiona do tego pomysłu i nie zdecyduję się na taką formę, bo tym bardziej w tej porze roku, kiedy już tak jest ciężko, obawiam się, że skończyłoby się to tylko jedną wielką katastrofą i tą roślinę bym straciła. Dlatego absolutnie jestem nieprzekonana. Rozumiem, że też można ceramis po prostu potraktować jako komponent do bigosu, po prostu wykorzystać go na takiej zasadzie, jak wykorzystujemy keramzyt czy perlit. Więc w najgorszym wypadku, jeżeli się nie przekonam do ceramisu w wersji 100%, to wtedy sobie go wykorzystam po prostu jako element mojego bigosu i na pewno się nie zmarnuje, co bardzo mi odpowiada, bo nie lubię rzeczy wyrzucać, także na pewno jakieś zastosowanie znajdzie, ale robimy najpierw test i spróbujemy
jak z tym ceramisem to będzie wyglądało w takiej wersji 100%, natomiast tak jak mówię, ta opcja przedstawiona przez producenta na opakowaniu, ja bym tą drogą nie szła i raczej Wam też odradzam, bo z wszystkich informacji, które udało mi się gdzieś pozyskać, to nie spotkałam się z informacją, żeby ktoś to tak stosował i był zadowolony, także myślę, że to jest dużym ryzykiem obarczone, bo w tym momencie mamy w pewnym sensie bardzo podobną sytuację, jakbyśmy zrobili tak, że na przykład zostawimy roślinę w podłożu produkcyjnym, a przesadzimy ją do naszego bigosu, czyli na przykład roślina jest mocno przerośnięta, kupiliśmy na przykład taką, nie tak jak ja ostatnio, takiego mikromaluszka, tylko taką dorodną sadzonkę na przykład w szóstce i chcemy ją przesadzić do niczki ósemki. I nie ruszamy tego podłoża produkcyjnego, tylko właśnie wokół damy te nasze dobre podłoże, taki nasz dobry domowy bigos gdzieś tam wymieszany, no to w tym momencie zupełnie jest inny poziom wilgoci w tej części, którą my damy, a inny w tym podłożu produkcyjnym i tak samo byłoby tutaj, czyli te nasze podłoże gdzieś tam właśnie z tymi organicznymi częściami miałoby jakiś stopień wilgotności, zapewne dużo wyższy niż ceramis, a ceramis wokół byłby suchszy, jak ta buryła by przerosła, to właśnie część korzeni miałaby taki poziom wilgotności, druga inny. Wydaje mi się, że to naprawdę nie może dobrze działać, że to nie może dobrze działać, tym bardziej, że ta większa wilgotność by była u nasady pędu i przy tych głównych korzeniach, także jak tam nam zgnije i padnie, no to stracimy też potem te zdrowe korzenie w dalszej części. Także tak jak mówię, no gdzieś jestem mocno nieprzekonana do tej opcji, jeżeli wy próbowaliście sadzić roślinę tak jak właśnie producent zaleca, czyli że można zostawić, nie oczyszczać tych korzeni, to dajcie znać w komentarzu, być może jeszcze jakąś roślinę do tego wytypuję, ale tak jak mówię, gdzieś ja sobie tego jakoś nie do końca widzę ten sposób uprawy, także jutro zaczniemy z przesadzaniem ceramisu, a dzisiaj tylko chciałam Wam dać znać, że podjęłam decyzję o tym, żeby go namoczyć, także zaczynamy od pierwszego kroku. W życiu to tak czasem jest właśnie, że nie można wszystkiego szybko szast prast, tylko właśnie trzeba to rozdzielić sobie na poszczególne etapy i dzisiaj tylko otwieramy i namaczamy, a przejdziemy do już faktycznego przesadzania, chociaż to nie będzie za dużo pracy, do faktycznego przesadzania właśnie dopiero w kolejnym dniu. Także ja Wam, kochani, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten tydzień dla Was zaczął się bardzo dobrze. Życzę Wam całego cudownego tygodnia i bardzo dobrego dnia. Mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie i wieczór też spędzicie mile. Kontynuujemy odliczanie do świąt, a ja Wam dzisiaj dziękuję. Dziękuję Wam za subskrypcje, które się cały czas pojawiają nowe. Każdego dnia sprawiacie mi tym ogromną radość. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i kanał właśnie zostawiając subskrypcję, zostawiając łapkę w górę, jakiś komentarz. Dziś się z Wami, kochani, żegnam. Wszystkiego zielonego, kochani. Pa, pa!